niedziela na Głównym. Piotr Świątkowski, Jacek Butlewski, Rafał Muniak, Jacek Marciniak i Tomek Sosnowski. Oto drużyna konduktorska tego wydania niedzieli na Głównym. W rozkładzie jazdy dwóch artystów. Urodzony w Pile Andrzej Karpiński, założyciel jednego z pierwszych polskich zespołów awangardy rockowej Reportaż. Ale przede wszystkim plastyk. Możemy oglądać na ścianach pana pracę wykonane w technice airbrushu. Ta technika polega na rozpylaniu farby malutkim pistoletem natryskowym. Jej główną cechą jest to, że nie zostawia faktury, śladów pędzli. Drugi artysta, któremu poświęcimy czas, to Stanisław Kulawiak. Fotograf autentyczny. Mieszka w Ostrzeszowie, jest znany na całym świecie. Zmieniły się czasy, zmieniło się prawo autorskie, prawo do twarzy. Muszę powiedzieć, że wtedy było łatwiej. Mi pozostał ten odruch, ten nawyk, jak to niektórzy mówią, odruch psa Pawłowa, że ja najpierw naciskam spust, a później się pytam, czy wolno mi zrobić to zdjęcie. W tym tygodniu w jednej z restauracji na poznańskim Grunwaldzie Andrzej Karpiński pokazał swoje prace. Bohater naszego reportażu, Andrzej Karpiński, który od 30 lat tak, od 1745. Gra w zespole Reportaż. Tak. Czy ma zespół Reportaż? To jest projekt muzyczny. Na początku był to typowy zespół, ale potem się przekształcił w taką formułę bardziej potrzebną do realizacji tekstów, treści z życia wziętych. Reportaży artystycznych, reportaży muzycznych. Tutaj w tej sali wiszą pana prace, no i wernisażem był pana występ muzyczny, solowy, bo zespół Reportaż to tylko pan właściwie. W tej chwili tak, od iluś lat tak, ale ciągle czekam z utęsknieniem na jakieś albo odnowienie przyjaźni starych, albo na zawarcie nowych, muzycznych przyjaźni. Do tego rodzaju muzyki jest potrzebny ktoś specyficzny, kto ma unormowany tryb życia. O co chodzi z reportażem? Skąd się wziął pomysł? Bo narodził się ten reportaż, ten muzyczny reportaż w liceum plastycznym. On się wziął z pociągów. Z Piotrem Łakomym i z moją żoną Marzeną założyłem zespół punk rockowy. Mieliśmy zespół punk rockowy, wtedy moda taka była. I z Piotrem Łakomym grałem w tym zespole, ale to nie jest w tej chwili istotne, bo to był zew mody tamtejszych trendów. Ale potem nastąpiło takie obserwowanie otoczenia i chciałem koniecznie z tego jakieś takie robić relacje artystyczne. Chciałem połączyć w ogóle malarstwo, muzykę i reportaż. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo, że przyszliście, mimo że jest tak zimno. Na jednym z pana występów rozpoczęło się od takiego powitania, to było w klubie Blue Note całkiem niedawno. Przywitał się pan z publicznością, no i później odtwarzał pan to powitanie, które tak się przenikało przez tą muzyczkę, które pan puszczał. Lubię tą koncepcję, ja ją stosuję od zaledwie paru koncertów. Jest to wniknięcie z tej rzeczywistości przedkoncertowej już w formułę tą wykonawczą i lubię, jak to miękko. Mam w ogóle słabość do miękkich przejść. Jest to z aerografu po prostu. Lubię wszystko, nawet to, co muzyczne, aby miało miękkie przejście. Gdzie pana można usłyszeć? Gdzie pan występuje? Ja występuję w klubach typowo rockowych, jazzowych. Ostatnio jestem zapraszany do różnych centrów sztuki współczesnej też, ale bardzo, bardzo spodobało mi się występowanie na wernisażach przyjaciół, malarzy. W zeszłym roku kilkukrotnie ilustrowałem malarstwo moich znajomych, wspaniałych artystów, między innymi na znanej wystawie Poza Poznaniem w kwietniu ubiegłego roku na zaproszenie Witolda Zakrzewskiego w Galerii Rozruch. No, było to piękne, moim zdaniem, wydarzenie. Bardzo tam muzyka pasowała. Patrzymy teraz na widownię z takiego podium. Tutaj są pana instrumenty, warsztat zespołu jednoosobowego Reportaż. Dużo ludzi jest tutaj z liceum plastycznego. Liceum plastycznego, gdzie ten reportaż się zaczął. A dokładnie tak. Są też tutaj ludzie, których później poznałem w latach 90. z racji pracy w sferze reklamy. Są tutaj fotografowie reklamowi, graficy, designerzy i
odpowiada mi taka publika, takie środowisko, ale są również przyjaciele ze Skurzewa, w miejscowości, w której mieszkam. Nasze bratnie dusze, ludzie, z którymi się przyjaźnimy od lat i wspólnie rozmawiamy o wielu poważnych rzeczach. Na początku koncertu mówił pan, że ta muzyka odpowiada trochę twórczości malarskiej, tej technice airbrushu. Jeśli biała kartka papieru by symbolizowała ciszę, no to pewne elementy w malarstwie, jak na przykład kreska, plama. Kreska będzie krótkim dźwiękiem, plama będzie to dźwięk rozproszony jakimś echem, efektem echa, czy coś takiego. Jeśli w airbrushu stosuję szablon, to będzie to w mojej muzyce odpowiednikiem szablonu, będzie powtarzalny dźwięk na delayu tak zwanym, to jest takie urządzenie do powtarzania dźwięku. To jest tak jak od szablonu, dźwięk powtórzony, można się bawić, to jest taka zabawa w ping-pong, jakby w lustrzanym odbiciu generuje motyw pewien i zaczynam się z nim bawić. Wchodzę w dialog, mam ciszę, tak jak białą kartkę papieru, nie mam nic, stawiam pierwszy znak i zaczynam do tego znaku dostawiać drugi znak i już mi się tworzy pewna kompozycja. Jak już jest trzeci znak, to można powiedzieć, już jest rozbudowana forma. Możemy oglądać na ścianach pana pracę wykonane w technice airbrushu. Ta technika polega na rozpylaniu farby malutkim pistoletem natryskowym. Jej główną cechą jest to, że nie zostawia faktury, śladów pędzla. Właśnie, ale to tylko taki efekt końcowy jest. Natomiast ponad połowa pracy w technice airbrush polega na odpowiednim szablonowaniu. Tu trzeba dużo szablonów używać. Można owszem też z wolnej ręki malować, ale wtedy się nie uzyska takich ostrych krawędzi i kontrastów. Pana motywy ulubione, co pan najczęściej maluje? Lubię zamieniać materię. Lubię bawić się z materią. Na przykład jeśli jest obiekt miękki, to specjalnie chcę go namalować twardym. Jeśli jest coś do jedzenia, to żeby nie było do jedzenia. Mamy ucho Van Gogha, no wiadomo, w puszce takiej są sardynki zazwyczaj, to będzie ucho. Zresztą to też taki jest żart artystyczny, można powiedzieć, bo to ucho było takim największym, taką promocją też tego malarza. Więc to ucho Van Gogha jest po prostu tutaj takim zapuszkowym, to jest połączenie warholowej puszki jednego artysty z zamknięciem w tej puszce ucha Van Gogha, więc tutaj to jest taki żart typowo malarski, artystyczny. Ta technika pozwala panu na to, że te formy malarskie są bardzo podobne do fotografii, to znaczy mamy wrażenie, że to jest zdjęcie, prawda? No tak, lubię realizm. Zaczęło się to już w dzieciństwie, bo ja kiedyś modelarstwem się zajmowałem. Mieszkając w Pile miałem sąsiada, notabene tatę słynnego autora kryminałów Ryszarda Ćwirleja, jego tata Eugeniusz. I w ogóle rodzina Ćwirlei była moimi sąsiadami w Pile. Także bardzo piękne pejzaże malował pan Eugeniusz. Potem poszedłem do liceum plastycznego i poznałem wspomnianego Andrzeja Wróbla, z którym pomieszkiwałem przez wiele lat. Który był takim hiperrealistą, można powiedzieć. On był kopistą dosłownie. Niektórzy mówili, że jego kopie są lepsze od oryginałów. Także Andrzej Wróbel no niestety już nie żyje. Umarł 6 lat temu, ale bardzo wiele mnie nauczył, to znaczy on mnie specjalnie nie uczył, wystarczyło z nim po prostu mieszkać i obserwować, jak on pracuje. I od niego się pan nauczył, a teraz pan chce przypomnieć o nim światu. No w sumie tak, bo nie tylko ja, jak się okazało, się interesuję jego przeszłością, jego biografią, twórczością. Być może coś z tego powstanie, może wskrzesimy go za pomocą środków medialnych. Co jest dla pana ważniejsze, te obrazy wykonane w technice airbrushu, wiszące na ścianie, czy te instrumenty i ta muzyka? To ciężko porównywać, to jest po prostu coś innego. Ja mam to szczęście, czy nieszczęście, równolegle, tak jakbym dwa życia prowadził, no po prostu to nie jest jedno lepsze od drugiego, no po prostu to zależy od okoliczności. Na tej muzyce, którą uprawiam, nie da się zarobić pieniędzy, to nie jest komercyjna muzyka, natomiast moje malarstwo, no, ma cechy komercyjne, można powiedzieć, i świetnie się nadaje. Ono jest pod dużym wpływem też mojej pracy w świecie reklamy, więc po prostu ono ma dużo elementów komercyjnych. Andrzej Karpiński, warto zapamiętać to nazwisko.